pokaż mi, co jesz, a powiem ci, kim jesteś. Ma to raczej związek z kulturą niż z żywieniem. Mięso człowieka to dla nas potężne tabu. Współczesne społeczeństwa zgadzają się co do jednego. Nie wolno zjadać się nawzajem. To jeden z najostrzejszych zakazów. Lecz pół wieku temu tubylcy z Papui Nowej Gwinei zajadali się ludzkim mięsem. I nie oni jedni. Próbowali go nie tylko mieszkańcy odległych dżungli. Kwestia kanibalizmu jest aktualna i dzisiaj. Zakazane obrzędy. Kanibalizm. Ponure opowieści podróżników o ucztach z ludzkiego mięsa sprawiły, że kanibalizm ma złą prasę. Wkrótce ugruntowało się przekonanie: kanibal równa się prymitywny dzikus. Jednak od drugiej połowy XX wieku krwawe opowieści uznano za paskudny rasowy przesąd. Chore wymysły oparte na pogłoskach i plotkach. Ostatnie dowody naukowe przynoszą bardziej zrównoważony obraz. Don Tuzin jest antropologiem badającym zjawisko kanibalizmu. Kanibalizm to pożeranie bliźnich. Postępuje tak 75 gatunków ssaków. Trzy z nich to naczelne. Szympansy, goryle i ludzie. Tuzin nie ma wątpliwości, że to istotna część ludzkiej cywilizacji. Czy tak się działo? Niewątpliwie. Wszędzie? Chyba nie, ale dość często, częściej niż nam się wydaje. Zdziwiłbym się, gdyby było odwrotnie. Na odległym pogórzu Papui Nowej Gwinei antropolodzy Shirley Lindenbaum i jej zmarły już mąż odkryli prawdę o kanibalizmie. Wspólnie z tubylczym ludem Fore prowadzili sensacyjne medyczne śledztwo, które sprawia, że Shirley wciąż tutaj wraca. Przybyłam tu z Robertem Glassem we wczesnych latach 60. Tutaj założyliśmy bazę. To południowe tereny ludu Fore. Mieszkaliśmy w wiosce o nazwie Akiran Kamuti. Dzisiaj tubylcy są równie otwarci i rozmowni jak w latach 60., gdy po raz pierwszy antropolodzy usłyszeli o kanibalistycznych ucztach. Wcale się tego nie wstydzą. Mówią o tym otwarcie. Młodsi mają inne spojrzenie. Pracują na plantacjach lub w mieście, gdzie nie ma kanibali, i to ich odmieniło. Rząd zakazał tych praktyk i młodzi czują się nieswojo, słuchając opowieści rodziców. Ale starsi mówią o tym swobodnie i ta swoboda nam także się udzieliła.
Gdy byłem mały i mieszkałem z matką, kroiłem i jadłem ciała zmarłych. Gdy zmarła moja matka, także została pocięta, ugotowana i zjedzona. Ciało ludzkie jest słodkie i delikatne, jak mięso kazuara. Rozmówcy Shirley byli zgodni. Mimo, że nie zabijali ludzi, chętnie jedli ludzkie mięso. Instynktowna odraza, którą czują ludzie Zachodu, ich nie dotyczyła. Shirley odkryła, że skłonność Fore do jedzenia ludzkiego mięsa miała daleko idące konsekwencje. Dotąd wspominają oni swoje pogrzebowe uczty. Antropolodzy stawiają kolejne pytania. Archeolodzy zaś odkrywają dowody, że kanibalizm nie był wyjątkiem. Odraza do jedzenia ludzkiego mięsa nie była tak powszechna, jak się uważa. Mimo wielu dowodów pośrednich, temat sprawił, że badacze niechętnie o tym mówili. W późnych latach 90. podejrzenia badaczy wsparła nowoczesna technika. Wśród podejrzanych znaleźli się dawni mieszkańcy jaskiń w zachodniej Anglii. Uwaga skupiła się na jaskiniach Cheddar Gorge, gdzie pracował paleontolog Chris Stinger. Dwanaście tysięcy lat temu w jaskiniach, jak tych w Somerset, chronili się nasi przodkowie. Mieli tu swoje bazy. Wyruszali polować na jelenie i konie. Zbierali rośliny. Z tego, co pozostawili, możemy wywnioskować, że nie byli ciemnymi dzikusami, jak często się ich przedstawia. Pod jednym względem nie przypominali swoich potomków. Jedli trochę inaczej. Kopiemy tu już od kilku lat. W osadach odkryliśmy wiele kości zwierzęcych i ludzkich, które nosiły ślady nacięć. Ta ludzka czaszka ma z jednej strony nacięcia, które świadczą o tym, że osobnik prawdopodobnie został oskalpowany. Znaleźliśmy kamienne narzędzia, których być może użyto do odcinania mięsa z kości. Co do szczątków ludzkich, mogą być dwa wyjaśnienia. Jedno to jakiś rytuał polegający na usunięciu z kości mięsa, zanim zostały pochowane. Drugie to kanibalizm. Kości z Cheddar Gorge wiele lat znajdowały się w londyńskim Muzeum Historii Naturalnej. Obecnie naukowcy znowu je badają, by stwierdzić, czy razem ze zwierzęcymi także one wchodziły w skład dania. Antropolog Peter Andrews specjalizuje się w badaniach szkieletów ssaków. Znaleziska z Cheddar Gorge poddał drobiazgowej analizie porównawczej. Pomaga mu paleontolożka Yolanda Fernandez-Halvo. Right, you grab one of the animal bone trays. I think it was. Let's take that one. Okay.
ribs and stuff in it. Okay. Okay, let's go down and grab. Look at this, even just walking over, I can see cutting up. Well, what we're doing is looking at the, przyglądamy się powierzchni kości, by znaleźć ślady jakiegoś ludzkiego działania, na przykład nacięć. Tutaj wgłębienia wskazują, że kość wielokrotnie uderzano. Zakładamy, że uszkodzenia zwierzęcych kości pochodzą od oddzielania mięsa. Idąc tym tropem, możemy powiedzieć, że to samo działo się z kośćmi ludzi. Na obu rodzajach kości widać wyraźne ślady. Wyglądają bardzo podobnie. Są wszędzie. Tak, krótkie, głębokie cięcia. Pozostały po odcinaniu języka. Mikroskop elektronowy umożliwia precyzyjne porównanie śladów. Spróbujmy przyjrzeć się temu miejscu. Ludzkie i zwierzęce kości potraktowano w ten sam sposób, czyli kulinarnie zostali zjedzeni. Wszystko na to wskazuje. Pięknie. Uznano, że wystąpił tu akt kanibalizmu. Badania zainteresowały współczesnych mieszkańców rejonu Cheddar Gorge. W 1997 roku pobrano próbki DNA uczniów i nauczycieli z miejscowej szkoły i porównano je ze znaleziskami. Okazało się, że wielu ludzi jest potomkami jaskiniowców. Spójrzmy tutaj. Kto to taki? Adrian Target. Wielkie dzięki. Człowiek najbliżej spokrewniony z jaskiniowcami. Jestem pod wrażeniem. Co na to powiesz? Miałem nadzieję, że to nie będę ja. 2 lata później Adrian dowiedział się, że jego przodkowie byli kanibalami. Niełatwo się z tym pogodzić. To trochę odpychające. Byłoby mi łatwiej, gdyby chodziło o jakiś rytuał lub religię. Przykro dowiedzieć się w końcu XX wieku, że twoi przodkowie mordowali i pożerali swoich pobratymców. Adrian Target pogodził się z faktem, że pochodzi od kanibalów, lecz większość z nas uparcie odrzuca niemiłe fakty. Niektórzy uważają, że antropolodzy dają broń do ręki różnej maści rasistom. W przeszłości rozprawiano się z wrogami, przyklejając im łatkę kanibala. Ludzie wykorzystują kanibalizm, przypisując bliźnim najgorsze cechy, by wykluczyć ich ze społeczności. To szeroko stosowana praktyka. Skoro w przeszłości kanibalizm zdarzał się często, równie dobrze może wydarzyć się teraz. Paranoik też przecież nie może oczekiwać, że zostanie zrozumiany. To ważne miejsce dla mniejszości etnicznych walczących z dyskryminacją i rasizmem. Uważają, że przypisywanie kanibalizmu ich przodkom
ma na celu dyskredytację, dlatego sprzeciwiają się badaniom. Odsłonięcie liczących 1000 lat siedzib Indian Anasazi na południowym zachodzie wzbudziło spore kontrowersje. Badania prowadzi tu Brian Billman. Kanion Chaco był ośrodkiem niezwykłej społeczności, która żyła tu pomiędzy X a XII wiekiem naszej ery. Oto Pueblo Bonito, ruiny około 1000 pomieszczeń i prawdopodobnie ośrodek organizacji politycznej, która nadzorowała znaczne obszary południowego zachodu. Anasazi, przodkowie ludu Pueblo, są rozwiniętą, łagodną społecznością. Gdy Billman zaczął pracę w odległym siedlisku, zwanym Cowboy Wash, odkrył wiele jam zasobowych z liczącymi 850 lat szkieletami. Były pokawałkowane i pozbawione ciała. Na przyczepach mięśni widniały wyraźne ślady cięć. Długie kości zostały rozszczepione w sposób wskazujący na wydobywanie szpiku. Połamano je tak, by zmieściły się w kociołkach typowych dla kultury Anasazi. Zabarwienie i charakterystyczne ślady wskazywały, że kości gotowano. Jednym z najciekawszych znalezisk jest czerep, odkryty w popiele. Na sklepieniu czaszki widnieją ślady przypalenia. Wyjęto ją z rozżarzonych węgli i rozłupano, by wydobyć upieczony mózg. Czy jednak pokawałkowane szczątki dowodzą występowania kanibalizmu? Czy mięso, tak troskliwie odjęte od kości, rzeczywiście było jedzone? Dzięki mozolnej pracy Billmana odkryto brakujące ogniwo. W popiele jednego z palenisk znaleziono koprolit, skamieniały ludzki ekskrement, który przechował się tam przez wieki. Natrafienie na ludzkie odchody w jamie paleniska jest doprawdy niezwykłe. Palenisko to centralna część domu. Kuchnia jest bardzo ważnym elementem, a to, co w niej znaleziono, zdumiewa. Koprolit zbadał biochemik, profesor Richard Marlar, posługując się nowoczesną techniką laboratoryjną. Chciał się przekonać, czy osoba, która załatwiła się wieki temu, jadła ludzkie mięso. Okazało się, że próbka zawiera sporo mięsa. Ludzkiego? Marlar musiał wykonać drobiazgowe badanie. Analiza próbki pozwala ustalić jej skład. Badanie koprolitu powinno wykazać obecność mioglobiny, białka mięśni szkieletowych, które mogły być zjedzone. Mioglobina może się pojawić w odchodach tylko jeśli zjedzono mięsień szkieletowy, mięso nóg czy rąk. In human fecal material is if an individual eats human skeletal muscle or meat from the legs or the arms. Każda próba dawała wynik pozytywny. Człowiek, który się załatwił, bez wątpienia jadł ludzkie mięso. Odkrycie nie dotyczy jedynie tego rejonu.
Znamy co najmniej 20 kilka stanowisk, gdzie natrafiono na ślady cięcia i łamania kości, a więc dowody na kanibalizm. Ale tylko tutaj znaleziono koprolit pozostawiony przez kanibala. To niezwykły dowód na istnienie ludożerstwa. Można go rozszerzyć na pozostałe stanowiska. Tam jednak koprolitu nie odnaleziono. Badania Marlara dowiodły istnienia kanibalizmu na południowym zachodzie Ameryki. Brian Billman swoje badania dopiero zaczynał. Uważam, że mamy mocne dowody na istnienie kanibalizmu. Teraz czas na ważniejsze pytania. Dlaczego ludzie praktykowali ludożerstwo? Pod koniec 1100 roku doszło do dwóch dramatycznych wydarzeń. Pierwsze to wielka susza, najgorsza w ciągu ostatnich 2000 lat. Drugie to upadek systemu społeczno-politycznego ludu Chaco. Wniosek z tego, że pewne grupy w okresie politycznego chaosu i suszy uczyniły z kanibalizmu element terrorystycznej strategii politycznej. Napaści i zjadanie pokonanych miały odstraszać przybyszów. Kanibalizm to drastyczny akt, znany właściwie wszystkim. Agresje, wojny, ataki, zabijanie, zjadanie przeciwników. Etnografia zna wiele dowodów takiego traktowania nienawistnych wrogów. Zredukowanie ich do roli ekskrementów jest ostateczną obelgą, całkowitym unicestwieniem. Może kusić powiązanie starożytnych kanibali z seryjnymi mordercami, pożerającymi swoje ofiary. Dawny kanibalizm daje się zaakceptować, ale jego współczesna odmiana już nie. W Rosji w 1992 roku odbył się proces Andrija Romanowicza, sądzonego za morderstwa i częściowe zjedzenie 53 ofiar. Uznano go za osobnika nienormalnego, który stawia się ponad prawem. Współcześnie tabu kanibalizmu jest tak silne, że ci, którzy jedli ludzkie mięso, by przetrwać, cierpią na wskutek poczucia winy i odrazy do własnego czynu. Gdy w 1972 roku w Andach rozbił się samolot, ci, co ocaleli, 10 tygodni jedli ciała towarzyszy zabitych w katastrofie. Katoliccy teologowie udzielili im rozgrzeszenia. Nie mają takich zastrzeżeń ci, którzy do dzisiaj praktykują złagodzoną, ale jednak formę kanibalizmu, spożywają zmarłych podczas obrządku pogrzebowego. To oznaka miłości. Idea jest taka. Dlaczego bliski zmarły ma spoczywać w zimnej ziemi zamiast ogrzać się w moim brzuchu? To ważny i czuły gest. Czasami ciało jest spopielane, popioły ucierane na proch i konsumowane w napoju lub potrawie. W Amazonii, w jednej z wiosek Indian Yanomami, odbywa się pogrzeb dziecka. To ostateczne zjednoczenie z żyjącymi członkami grupy, sposób na przetrwanie duszy zmarłego. Oh,
Potępienie ceremonii jest dla Janomami nie do przyjęcia. Nawet najgorsi wrogowie oddawali ciała poległych, by zapewnić im godny pochówek. W wioskach Janomami rytuał jest wciąż aktualny. Prochy zmarłego dziecka miesza się z zupą z bananów. Skonsumować może ją tylko najbliższa rodzina. Nie do przyjęcia dla Janomami jest również pochówek, który my uznajemy. Dlaczego palicie ciała zmarłych? Co za pytanie. To oczywiste, że ciała nie powinny spoczywać w ziemi. Dlatego je spopielamy. A dlaczego zjadacie popioły zmarłych? Zjadamy je w zupie z bananów. Dusze nie byłyby szczęśliwe, gdyby nie znalazły miejsca spoczynku w ciałach swojej rodziny. Rząd nie bardzo kwapi się do zakazania praktyk fore. Obraz garstki popiołu nie jest tak przerażający jak kocioł z gotującym się człowiekiem. Tabu kanibalizmu jest dość względne. Zależy, co przez nie rozumiemy i kto wydaje opinię. XIX-wieczni koloniści, przerażeni widokiem kanibali, nie przypuszczali, że niespełna 100 lat wcześniej ich przodkowie także jedli ludzi. W Europie między XVI a XVIII stuleciem części ciała ludzkiego spożywano jako lek. Lekarz i antropolog Karen Gordon Grubb była zdumiona nieświadomością naszych przodków i ich dziejopisów. Zdumiały mnie wzmianki o konsumowaniu ludzkiego ciała w celach leczniczych. O człowieku mówiło się jak o zwierzęciu, które spożywano, by się wyleczyć. O kanibalizmie nie wspominano. Myślałam, że to skrajne przypadki, ale nie, to był powszechny sposób leczenia. Spożywanie ludzkiego ciała było zgodne z poglądami Paracelsusa, który zrewolucjonizował XVII-wieczną medycynę, wyznaczając horyzonty na ponad 100 lat naprzód. Wierzył on, że lekarstwo powinno odpowiadać dolegliwości. To pomysł wciąż żywy wśród współczesnych homeopatów. Jednak dzisiejsi uzdrowiciele z pewnością wzdragaliby się przed metodami Paracelsusa. Paracelsus uważał, że najlepszym lekiem na dolegliwości ludzkiego ciała jest ono samo. Spożywając ludzkie ciało, pacjenci mieli korzystać z ważnych składników. Czasami liczyła się świeżość. Jeszcze ciepła krew dobrze robiła na epilepsję. Najlepszym dawcą był kat cierpiący, gromadzili się wokół szafotu z miseczkami w dłoniach. Kaci sprzedawali także tłuszcz ludzki, mający pozytywnie wpływać na choroby płuc. Najszerzej stosowanym środkiem były mumie. Te najdroższe pochodziły z Egiptu. Najłatwiej jednak było o zwłoki przestępców lub żołnierzy,
poległych na polu bitwy. Zawierały jakoby najwięcej siły życiowej. Rok 1686 dostarczył chętnym wielu zwłok. Armia pruska w bitwie pod Budapesztem dokonała rzezi Turków, których ciała obdarto ze skóry i wytopiono z nich tłuszcz. Pole bitwy cuchnęło pod niebiosa. Poległych żołnierzy rozkawałkowywano. Części ciała suszono i zbierano do worków. Uchodziły za cenny środek leczniczy. Mumiami leczono nawet rodzinę królewską. Królowi Karolowi II podawano sproszkowaną mumię w oliwie. Gdy doznał rozległego udaru, leczono go metodą Paracelsusa. Charles II. Gdy był już na łożu śmierci, podawano mu 24 krople roztworu ludzkiej czaszki w alkoholu. Receptę przepisało aż 4 medyków. Teoretycznie Karol II i wielu jego poddanych byli kanibalami, lecz wcale tak o sobie nie myśleli. We współczesnej Anglii kobiety, które zjadają łożysko, nie uważają się za kanibalki. Kolacja z łożyskiem jako danie główne. Łożysko to część ciała ludzkiego, a jednak zostaje zjedzone. Chodzi o wysoką zawartość progesteronu w okresie ciąży, która spada po urodzeniu, co prowadzi do depresji poporodowej. Zjedzenie łożyska po prostu przywraca równowagę w organizmie. Rodzice i ich znajomi zebrani przy stole poznają smak łożyska. To potrawa z mojego łożyska w bakłażanie. Ma ono inny smak niż wątróbka oraz inną miąższość. Nie jest tak zwarte. Konsumowanie łożyska uzasadnia się dobroczynną zawartością witamin i hormonów. Jest zbyt cenne, by je marnować. Skoro coś ma działanie lecznicze, lepiej nie mówmy o kanibalizmie. Obecnie w dobie zaawansowanej techniki dokonuje się transplantacji części ciała i wykorzystuje komórki płodowe. Zabiegu nie traktuje się jak kanibalizmu. Żeby tak było, ciało trzeba zjeść jak potrawę. Dopiero przyjemność ze zjadania ludzkiego mięsa czyni proceder odrażającym. Dlaczego? Właściwie to przyjazny środowisku sposób recyklingu energii, ale właśnie on budzi największy sprzeciw. Skąd wzięło się tabu? Jest bardzo stare. Pewnie tak stare jak rodzaj ludzki. Oczywiście nie wszyscy się do niego stosowali w pewnych okresach i okolicznościach, ale samo tabu jest bardzo silne. Wizja zjedzenia bliźniego przeraża. W końcu kanibal też może paść ofiarą innego kanibala. Kto wie, co może się zdarzyć, gdy tabu zostanie złamane. Jednak wśród ludu fore tabu nie istnieje. To właśnie wśród fore ujawniły się konsekwencje spożywania ludzkiego mięsa.
Przyrządzanie i zjadanie ciał zmarłych stało się dla nich czymś oczywistym, natomiast dla badaczy z Zachodu było niezwykłym zjawiskiem. Shirley Linenbaum opisywała społeczność, w której kanibalizm należał do zwyczaju. Był też tykającą bombą zegarową. Jej odkrycia potwierdzają inni badacze. Fore przejęli kanibalizm od swoich północnych sąsiadów, ludu Kamano. Stał się źródłem cennych protein. Nic się nie marnowało. Twierdzą, że rozkawałkowywali ciało i wszystko zjadali, poza pęcherzykiem żółciowym, bo był zbyt gorzki. Jedli mięso, wnętrzności, nie gardzili też kośćmi. Kości nie są zbyt twarde. Łatwo je skruszyć kamieniem. Dodawali do nich warzywa i je spożywali. Nie zjadali wszystkiego. Część ciała grzebali. Nie mieli poczucia, że przejmują ducha lub jakieś zdolności zmarłego. Mówili tylko, że im smakowało, że najedli się dobrego mięsa. Zjadano mężczyzn i kobiety. Mięso rozdzielano według ścisłych zasad. Pewne kawałki dostawali najbliżsi. Ale nie było w tym rytuału. Opłakiwali bliskiego zmarłego i po prostu konsumowali go. Kto dyrygował krojeniem? Może podchodził każdy, kto chciał i wycinał sobie kawałek. Ciało kroiło dwóch mężczyzn. Najpierw dłonie i stopy, potem tutaj, a potem resztę. W uczcie pogrzebowej uczestniczyli wszyscy, ale ciało jadły tylko kobiety i dzieci. Miały jedyną sposobność zjeść coś innego niż żaby i niewielkie gryzonie. Wieprzowiny prawie nie dostawały. Mężczyźni, którzy spożywali cenne świńskie mięso, prawie nie brali udziału w kanibalizmie. Wierzyli, że to jedzenie dla kobiet i dzieci i że stracą przez nie siłę i odwagę. Młodym mężczyznom na to nie pozwalano. Musieliśmy mieć siłę, by walczyć i zabijać. Musieliśmy unikać zjadania ludzi. Poczynając od lat 40. biali przybysze zaprowadzili nowe prawa i rządy. Misjonarze wprowadzili nową religię i część Fore przeszło na chrześcijaństwo. Mimo że wielu z nich modli się w nowych kościołach, stare wierzenia nie ustępują. Nawet dzisiaj Fore wierzą w czary i szamanów, którzy swoimi praktykami sprowadzają na nich choroby, nieszczęścia lub śmierć. Kanibalizm potępiony przez Kościół i państwo porzucono równie prędko, jak go przyjęto. Ostatnia uczta kanibali odbyła się w końcu lat 50., ale dla kobiet i dzieci, którzy jedli wówczas ludzi, było już za późno.
od tamtego czasu lutworę gnębiła niezwykła choroba. W latach 60. jeden po drugim umierali członkowie rodziny Onury. Kuru to choroba, która pojawia się u człowieka. Sprawia, że cały się trzęsie. Nie może ustać na nogach i przewraca się. Choroba narasta powoli. Także człowiek może jeszcze uprawiać warzywa. Na początku nic nie dolega. Słuch i siła pozostają bez zmian. Potem zaczyna się drżenie ciała, które w końcu uniemożliwia uprawę warzyw. Człowiek wraca do domu i przebywa tam 3-4 miesiące. W końcu może tylko leżeć. Chory nie jest w stanie się podnieść. Leży na posłaniu i bliscy wynoszą go na słońce. Potem wnoszą go do domu, gdzie umiera. Choroba jest bez wyjątku śmiertelna. W końcu lat 50. trudno było znaleźć wioskę niedotkniętą przez kuru. Pierwsi obserwatorzy zauważyli u chorych cień uśmiechu. Chorobę nazwano śmiejącą się śmiercią. Plemię Fore dało jej nazwę kuru, od drżenia ciała. We wczesnych latach 60. przybyła tu Shirley Lindenbaum. Sytuacja była wtedy katastrofalna. Kuru występowało tu wyjątkowo często i dotykało najbardziej podatne młode dziewczęta i kobiety w wieku rozrodczym. To okres niezwykłej wrażliwości. W każdej wiosce można było znaleźć 2-3 kobiety w różnych stadiach choroby, słaniające się lub leżące bezsilnie. Rozmawiano głównie o ich chorobie. Fore byli skonsternowani. Sądzili, że chorobę wywołują czary. Tak też myśleli zachodni lekarze. Uważali kuru za histerię, spowodowaną strachem przed czarownikami. Wkrótce jednak zorientowano się, że to nowa choroba, bezlitosny zabójca nieznanego pochodzenia. Sekcje zmarłych nie dały wiele. Mózg był uszkodzony, ale nie znaleziono przyczyny. Jednak patolodzy widzieli już coś podobnego u ofiar rzadkiego schorzenia, choroby Creutzfeldta-Jakoba. Jednakże wtedy przyczyna choroby była nieznana. Porównanie nie na wiele się zdało. Nadziei na wyjaśnienie epidemii szukano w sposobie rozprzestrzeniania się choroby. Naukowcy analizowali dane dostarczone przez Shirley Lindenbaum. Dr Michael Alpers zauważył zmianę wzorca choroby. Szukaliśmy zmian i zauważyliśmy, że w ciągu stosunkowo krótkiego czasu liczba nowych przypadków zmalała. Jakby ci, którzy urodzili się po 1959 roku, byli wolni od choroby. To nasunęło nam przypuszczenia, że wydarzyło się coś szczególnego, co zatrzymało jej rozprzestrzenianie się. Najbardziej prawdopodobną przyczyną było zaprzestanie przez plemię Fore praktyk kanibalistycznych.
Skrupulatne notatki Shirley Lindenbaum dotyczące historii rodzin Fore dowiodły związku uczt pogrzebowych z przenoszeniem się choroby. Gdy przyglądamy się historii życia tych ludzi, dowiadujemy się, że po wielu latach ci, którzy jedli ciała zmarłych, umierali na kuru. Ale ludzie starsi, którzy uprawiali warzywa, lub chłopcy, którym matki nie dawały ludzkiego mięsa, cieszą się dobrym zdrowiem. Pozostali zaś umierali na kuru. Fore byli przekonani, że kuru jest wynikiem czarów, dlatego nie zaprzestali zjadania zmarłych na tę dziwną chorobę. Gdy przyszła epidemia czerwonki, wielu z nas zachorowało i zmarło. Zakazaliśmy jedzenia ciał zmarłych. Zostali pogrzebani. Ale zmarłych na kuru nie grzebano. Młodych, którzy zmarli na kuru, zjadaliśmy. Szkoda było marnować tak pyszne mięso. Pod koniec lat 60. było jasne, że na rozprzestrzenianie się choroby ma wpływ kanibalizm. Nie znano jednak jej bezpośredniej przyczyny. Dopiero w latach 80. odkryto cząsteczki białka, zwane prionami. Są znacznie odporniejsze od bakterii i wirusów. Nie niszczy ich zwykły proces sterylizacji, łącznie z gotowaniem. Muszą jednak dostać się bezpośrednio do organizmu. Szansa zarażenia wynosi 1 na milion. Kanibalizm nie wywołał choroby. Stworzył jedynie mechanizm umożliwiający jej rozprzestrzenianie się. Zjadanie ciał umożliwiło wprowadzenie prionów do organizmów zdrowych i spowodowało upiorną epidemię. Choroba rzadko przenosi się między gatunkami. Fore, jedząc na ucztach mięso baranów, są teraz znacznie bezpieczniejsi niż konsumując swoich bliskich. Czy to wyjaśnia zakaz kanibalizmu? Czy pożeranie się nawzajem jest ryzykowne? Łatwo dostrzec, że tabu kanibalizmu pomaga w przetrwaniu i postępie ewolucji. Jeśli uznamy, że ewolucja mu nie sprzyja, dojdziemy do wniosku, że mamy do czynienia z selekcją. Z punktu widzenia psychologii i estetyki, zakaz kanibalizmu ma rozliczne skutki. A taboo that has functions at other levels at the same time. Zgadzamy się co do tego, że odraza do zjadania ludzkiego mięsa wpływa na postęp ewolucji. Ale odraza nie jest wrodzona. Niektórzy nie mają oporów. Mimo oficjalnego potępienia znajdują się furtki. XVIII-wieczni Europejczycy i ich leki z ludzi, czy współcześni jadający łożyska.
Tabu to szereg fundamentalnych zakazów społecznych, odbicie zmian kulturowych. Obecnie plemię Fore zarzuciło praktykę zjadania zmarłych. Powstrzymał ich przemożny strach przed chorobą. Historia Kuru dowodzi, że przyswajanie części ludzkiego ciała przez innych bywa niebezpieczne, ale nie wyjaśnia, dlaczego dla jednych zjadanie ludzkiego mięsa jest nie do przyjęcia, dla innych zaś jak najbardziej. Wersja polska dla Planet M Studio. Tekst Marek Ławacz. Czytał Maciej